Siemanko ludziska, dzisiaj idziemy do pewnego punktu. Musimy do Juliana odebrać od niego pewną rzecz, plus jeszcze jedną, wiecie. Plus do tego jeszcze musimy wziąć... Jak to się mówi, musimy jeszcze iść do Berengara, który nam... Muszę z nim porozmawiać o przeznaczeniu. On gdzieś tutaj jest po drodze. Czyli musimy iść teraz na razie do Juliana, odebrać od niego ten. Czyli zaznaczymy teraz misję z Julianem, która jest. Czekajcie. Aha, musimy jeszcze kupić chleb. Dobra. Jeszcze jaskra mamy, o Jezus. Okej, to weźmiemy. Okej, no to idziemy. Miałem zaznaczyć sobie jeszcze miejsca, gdzie ten wywerny znowu. No, wywerny mają dużo punktów, mi dadzą to. Cię zaboli to. Zdobyć. Tam jest Berengar. Muszę z nim porozmawiać. Tak. Rozmawiałeś z panią Jeziora? Bogowie nie rozmawiają z byle kim. Daruj sobie niepotrzebny sarkazm. No więc co takiego przełomowego powiedziała ci miejscowa boginka? Oszczędź mi mistycyzmu i mów prosto. Proste otwarcie? Przeznaczeniu, no właśnie. Przeznaczenie mnie nie interesuje. Jeśli chcesz zostać bohaterem, masz wolną drogę. Nie krępuj się, pomogę ci nawet. Widzisz, oszukałem cię ostatnio. No, oszukałeś? Salamandra zmusiła mnie do zdradzenia kilku receptur. Poddali mnie badaniom. I wiesz co, Wiedźminie? Nie protestowałem. Dobrze mi płacili. Dlaczego? Zdrajco. Mówiłem ci już. Wiedźmini odebrali mi wszystko, o czym marzyłem. Chciałem mieć żonę, dzieci, przyjaciół i normalne życie. Żadna normalna kobieta nie wyjdzie za mutanta. Zresztą wiesz coś o tym. Ludzie mnie nienawidzą. Na widok moich oczu bledną ze strachu. Jak normalne. Jak dla mnie, twoje kochane Kermoren niczym się nie różni od baz Salamandry. Nie przyszedłem tłumaczyć ci, że jestem lepszy. Zostaw mnie w spokoju, twój widok źle na mnie wpływa. Zaczynam mieć wątpliwości. Żegnaj. Ja bym cię jeszcze ubił, ale jeszcze coś jest. Odnoszę wrażenie, że nie powiedziałeś mi wszystkiego. Właśnie. Jesteś nieskończenie przenikliwy. No cóż, jest jeszcze coś. Salamandra chce dopaść Alwina, nie wiem po co, ale jest dla nich ważny. Wysłali mnie tutaj, bym go odnalazł. Nie mam jednak takiego zamiaru. Zarobię trochę grosza i wynoszę się stąd na dobre. Zatem nie wiesz nic o napadzie na Kermoren? O skradzionych wiedźmińskich recepturach? No. Nie. Mam tylko jedną prośbę. Tak? Bywaj. Czyli Berengar jest... jest zdrajcą. Dobrze. Dobra, idziemy teraz do karczmy. Mamy 3 zadania do wykonania. Czy 4 nawet. Dobra, idziemy do karczmy. Czekajcie. No, jesteśmy na dobrej drodze do karczmy. Dobrze. No ja klikam. Zupa papieroska. Tak.
kart. No weź, no przejdź, no. To jest wieczór, to ludzi może nie być. Prześpię się u karczmarza. Chcę ich pogodzić. Jestem pod tego, nie chcę nawet tej krowy zabijać. Tak? Tak, poczekaj. Jaskier najpierw, porozmawiam z nim. Geralt? Pomożesz mi, Jaskier? Jasne! Potrzebuję utworu, poematu lub czegoś w tym stylu. Żaden problem, ale żeby osiągnąć należyty efekt, muszę wiedzieć, do kogo piszę. Do Aliny. A czy to nie ona miała wyjść pojutrze za mąż? Miała, ale nie wyjdzie. No dobra. O czym ma być ten poemat? O śmierci, Jaskier. Alina nie żyje. Jej duch powraca codziennie po południu i krąży po polach. Musi zrozumieć, że jest trupem. No tak. Dość niecodzienne zamówienie, ale spróbuję. Jakieś wskazówki? Tak. Nie prowokuj jej, nie żartuj. Jest naprawdę niebezpieczna. Chyba straciłem wenę. Potrzebuję trochę czasu. Zlituj się, Jaskier. Musisz zdążyć przed zmierzchem. Prawda. Dobra. Julianie. Z Wodianoi można się dogadać. Wiesz, zranie. Taka jest wola pani jeziora. Masz coś przeciwko? Nie, Wiedźminie. Nie jestem głupcem. Musisz przekazać mi coś symbolizującego oddanie wobec pani jeziora oraz chęć zawarcia rozejmu z Wodianoi. No. Oczywiście. Co powinienem oddać? Figurkę z alabastru, przedstawiającą młodego Wodianoi, który ujarzmia żywiołaka wody. Proszę, oto ona. Dostałbym za nią niezłą sumkę w zimie, ale pokój... Masz rację, Julianie, masz rację. Ale to nie wszystko. Porozmawiamy później. Kurde, ja mogę odwrotnie to zrobić, no ale już. Czym? Prześpię się. Przeczytam. To o jajach i... Przyniosłem. Wspaniale. Tyle właśnie pod... Dziękuję. Poczekaj. Prześpię się u ciebie. Mam... Słucha. Nie to. Kurde. Czy... Mam... Słucha. Chciałbym... Proszę... Kimne. Zobacz, coś mamy? No, nie mam rozdzielenia, ale może jakiś eliksirek? Popatrzmy. Jaskółka. No kota, może jeszcze jednego weźmiemy. Olej przeciwko piorom, tu pojadom, tu insektoidom, popuszczyk. Nie. Dobra, to mi wystarczy, bo już nie mam na co, ale może będzie Jamewa. Może kici? No, dobra, niech będzie. Układamy. Co to jest? Psie sadło. Nie mam jakieś chyba zadanie na psie sadło, z tego pamiętam, ale chyba nie mogę wrócić tam. Teraz pójdę do Juliana, muszę iść. Ja skupuję skóry bazyliszków. Mam tu. Popatrzmy. Dobrze, a coś sprzedam może u ciebie. Coś. Dobra. Krzesiwo się przyda. Dobra, to są rękawice. Jest taki ksiąg, co... przyda. Jamf czy daktyl? A może stworzyć coś zupełnie nowego? Dobra. Czyli mamy to zrobione.
Kręgi w wodzie. Pójdziemy teraz do Pani Jezior, a potem od Pani Jezior pójdziemy do Aliny. Czyli przejdziemy obok Sada Wilków. Ale Berengar, no, zdenerwował Geralda. To naprawdę ja też bym się zdenerwował. Dobra, czyli idziemy do Pani Jezior. To może czymś pomoże. Naprawdę. Nie wiem jak wy, ale ja może chyba spotkamy się u Pani Jezior. Co wy na to? I tak chyba zrobimy. Zaraz wam. A miałem być przy Pani Jezior, ale podejdę do Berengera. Berengara. Czy ma coś mi do powiedzenia znowu? Tak. Bywaj. Nic nie masz. Okej. Dobra. Ale tą zbroję kruka też właśnie chcę zdobyć. Tu chyba to ciało już zatem przeszukałem. O, nie. No to fajnie. A, jeszcze miałem kupić chleb. Dobra. Zrobić tu rytuał odprawiłem. Teraz zostało mi jeszcze iść do Pani Jezior. O matko, to jest taka bieganina. Po prostu nie mam zamiaru tłuc. Lepiej w taki pokojowy sposób załatwić tą sprawę. Tak jest moja sprawa. A ludzie pewnie sami załatwią Dagona, czy są, czy nie. To jest bardzo proste. Ci dobrzy, jak się mówi, ci dobrzy Wojodien, Jezus Maria. Mieli pewnie ciężko, żeby się nauczyć ci aktorzy tej nazewnictwa. Tym bardziej gul gul gul. Więc nie ma co ukrywać. Dzisiaj planuję, żebyśmy zwiedzili tą Alinę. Tą bazyliszkę mnie już nie interesuje. Dobra. Pani Jezior. Pani Świetnie się spisałeś. Oto kropla mojej krwi. Połóż ją na ołtarzu i wyzwij Dagona na pojedynek. Okej. Okay. Niech tak będzie. Niech tak będzie. A o Berengerze? Mówiłem. Rozmawiałem z Berengarem. Nie interesuje go przeznaczenie. Widocznie mój sen dotyczył ciebie, Geralt. Skoro tak twierdzisz... No. Kiedy nadejdzie właściwy moment, otrzymasz ode mnie dar, białowłosy. Ciekawe jaki. Dobra. Okej, idziemy, moi mili państwo. Idziemy załatwić... Dagona, ale my zrobimy... Gdzie jest ten pył? Miał diamentowy. Powalniemy. Co to za miecz w ogóle? Gwalhir. Jedno i drugie ma ten. No. Ja bym wziął ten miecz na wywernę, jak myślicie? No.
tam, bo i tak nas tu zaatakują. Zabijemy. Teraz musimy zabić Dagona. Może jeszcze weźmiemy Zami, co wy na to? Ja mewa. Och, ten mój kundel, leżeć tam. No. Kot? To też jest kot? Tu mamy... eliksirów. Listek zamieć. Nie lubię tego efektu. Było tak, ten obraz jest taki rozmyty przez ten... Jest bardzo trudne, jeszcze specjalnie zanim tu podejdziemy. Zapiszę, ponieważ to jest bardzo trudne zadanie tutaj. Nie powiem. Ale to zadanie wykonamy w następnym odcinku.